Siemanko ludzie, witam bardzo serdecznie już w 59. odcinku z serii Gothic 3. Content mod właśnie ze mną. Ten odcinek powinien być najciekawszy spośród tych wszystkich, bo w tym odcinku będziemy odbijać właśnie kopalnię rudy. Czekaliście na to bardzo długo. Dobra, jedyna opcja, która została, pokaż mi dolne wejście do kopalni. Pokaż mi dolne wejście do kopalni. Trzymaj się blisko mnie! Próbowała. No, Mort, idziemy. I przy okazji też będziemy już mieli full reputacji w klanie Młota. Ale to jeszcze nie będą wszystkie questy, bo tam jeszcze będą związane z tymi kowalami potem, ale to już potem. Może lepiej nie zwalaj tego. Dzisiaj prawdopodobnie cały odcinek nam zajdzie na tym wyzwalaniu, bo kopalnia jest długa i szeroka. No idź, gdzie nie jest do chwili? A tu jest coś takiego. I tu trzeba teraz zejść na dół, bo wejście do kopalni jest dosłownie pod klanem wilka. Jakoś to się wykombinuje. Znaczy on tak mnie za tam rozprowadzi, więc zero strachu. Tylko byleby znał jakąś krótką drogę, ale chyba jednak tak. On się nie pierdzieli, idzie po czym się da. Chyba, że mu coś odwala znowu. Jak się mi dziwnie prowadzi, naprawdę. A no, jeszcze korzystałem z okazji. Nauczyłem się paru zdolności, mianowicie walki tym mieczem dwuręcznym. Oraz zabójstwo orków i zwiększyłem sobie życie o 160. I teraz już powinno być to o wiele łatwiej to wygrać. Chociaż w kopalni tam nie ma zbyt wielu szamanów, więc walka nie będzie taka trudna. Znaczy, nie wiem, czy ich ze sobą wziąć, cholera. Może wpierw stronę tych szamanów i mógł wtedy ich ze sobą zabrać. Bo tak to nie szybko zginą, więc nie wiem, jaki z tym sens jest. By szybko ginęli. Cholera to wie. Zależy, w tej skinie tam jest i najwyżej tam zobaczymy, nie wiem. Co można robić, co można rozdupić, a co nie. Wtedy się też przekonamy, na czym stoimy. To kopalnia zdradziecka, niby nic nie, a potem nagle wyskakuje ściana orków i już dupa, giniesz wtedy. A właściwie twoi pomagierzy. Jeszcze te koty. Jak tu sobie widzimy, parę tu już stoi. To droga do kopalni. Od tej chwili musimy być szczególnie ostrożni. No i pytanie, gdzie jest Thorald? Nie widzę go bardzo. Zgubił się, dobra. Trzech musi nam wystarczyć tej walki. Nie wiem, może to do ataku. W porządku. Do ataku. Dobrze. Do ataku. W porządku. Okej. Sam jesteś gównianie, kurde, wojownicy. No nie wiem. Nie, zaraz już źle znowu idę. Nie, to tu jest, czy nie tu? Gdzie jest to właśnie w tej kopalni? A, tu jest. Dobra, zapis gry. No i lecimy. Ja wiem, po jakim czasie nie zginął. Co my tu mamy? Czar odpalę, nie wiem. Pomyślmy, co to mogę użyć. Na pewno tego mogę użyć. Przydałoby się dać morą na łóżkę. Dobra. O chwera. Dobra. Czy może teraz lepiej walczy? Nie wiem. Być może. Ale mu dokopałem!
Dobra, zginął. Nadal rządzę! Jak tu ich unieżycie jest... marnie. Można powiedzieć. Długo ten nie pociągnął. Ale wezmę ich tak długo, jak się da. Przynajmniej trochę mi pomogą odciągnąć ich uwagę. Już jak mówiłem, nie są potrzebni zbytnio. Sam już im dam na radę. Dobra, kusza. Dobra. Jak będzie szaman, to robimy odwrót. Już właśnie oni o dziwo nie chcą odwrotów robić, tylko... To jest właśnie trochę głupie. Zabiję cię! Zatrzymaj się, mora! Zginął. Trzymam tak gówniane bronie. Czy oni mają jeszcze nowaczyków, to chociaż. Miałby jakiś tam sens przynajmniej, a tak to dupa. Ale poleciał. To twój koniec. Słabo może? Teraz tego ratujemy. Kurde. Wiał. Jeszcze jeden. Pokazałeś mu! Kto by pomyślał? Wy też pokazaliście, jak umierać. No właśnie. Ile oni takich fal w ogóle przeżyją? Niewiele. Ale ja to jestem najbardziej ranny z nich wszystkich. No dobra, może im po prostu mają dużo HP, a raczej nie sądzę. No właśnie, dałem miksturę. Nie, chyba im podziękuję. Ej. Dobra, Mort, możesz trzymać tą miksturę, bo zaraz giniesz. No, Kido to ten jeszcze tego nie pije. Bezsens totalny. Co my tu dalej mamy? Cholera, tam jest ta cała armia. Dobra, odwrót. Dam ci popalić! O, bez jaj. Zatrzymaj się! Przesrane będzie, O, jednak nie. Hej! Ale mu dokopałem! Dobra, wywracajcie, koledzy. Nie chcę waszej śmierci, potem podziękuję wam za obronę. No dobra, paru tu mamy. To taki szaman tylko będzie. Rozerwę cię na strzępy. Będziesz krwawić. O nie, o nie. Nie, 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 nie. Ten szaman posrany jest. Zatrzymaj się, mora. Gdzie zapisywam grę w ogóle? A tu gdzieś może ucieknę się z Kitram. Cholera. Nareszcie.
Nie, szaman. Gdzie on jest, cholera? Dobra, pijemy. Tak dużo tego mamy. Dobra, gulasz. Byle on by tylko zginął. Zabiję mnie cię na kawałki! No bez jaj. Zatrzymaj się! Jedz mój gulasz sobie. Dobra, może tu. Gin. Jest w końcu lód. Mnie bijesz, mora? Czekaj! Kolejny szaman. Przesrane już mam. Jak śmiesz, mora? Nie. Odrzuciłem. Gulasz. Nie. No save gry. Fuck. Zrani szamani. Dobra robota. No nie. Dobra ludzie, kontynuujmy. Pokonałem tego szamana jakoś. Czasami trochę prościej. No na pewno im by to już przeżyli. Na pewno się myśli przeżyli. Lol. Dobra, jemy znowu gulasz. Gin, zesrany elitor na orku, gin! Dobra, jemy. Dobra, powoli jakoś zdupiamy. Gin! Yes! Ojej, kolejny zesrany szaman. Zatrzymaj się, mora! Tam przyszedł UTF. Pięknie. Zostańcie do niego przyjacieli. Na pewno przeżyje, na pewno. A czemu on poszedł kurde do domu? Chyba, że chce tędy iść. Ja pierdzielę. Jeszcze ma nasz akryt zabić. Dobra robota!
Sami elitarni, no. Sami elitarni. Jeszcze jeden. Przesada lekka. Zatrzymaj się, Mora. Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. Czy szemłości nie ma? Posrało ich już, posrało całkiem. Pokazałeś mu! Gin, noż gin. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, przeżył. Ledwo, ledwo, ledwo. Czemu on nie pije nic? Kurde, ciężka to walka była. No to już był chyba najtrudniejszy etap, to była cała śmietanka tego. Można tak powiedzieć. Skradasz się jak jakiś złodziej. No, bierzmy, bierzmy, bierzmy te graty ich. Kostur podnosimy. Dobra, wszystko tutaj. Jednak nie. Podnosimy. Mamy, mamy, mamy. Dobra, jeden jeszcze topór. 1-4. No dobra. Chyba obóz został rozbitony definitywnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. A kolejny szaman. Będziesz krwawić, będziesz krwawić. Zdychaj. Same jeszcze krwawić. Lol. Wóz zabity, okej. Oś tu no, oś tu, oś tu, oś tu, oś tu, oś tu. Ach, nie żyje. Ach.
Kolejny szaman. Nie. Nie. Dobra, dobra, mamy. Tężny. Dobra, Bóg się znalazło. Zobacz, mam 20 minut. To jeszcze głowa nie została wbita. Bo cały cień tam zajdzie na bianie tej kopalni. Dziękuję. Macie. Kolejny chce zginąć. Serio? Bo nie macie dość. Nigdy. Nigdy. Dobra, nie żyje. Idziemy dalej. Mam już samą kopalnię przed sobą. Są gdzieś rukowie? W każdym razie zbliżmy lepiej grę. Już tu nie ryzykować śmiercią. Nie, jednak jeszcze biegną. Znowu szaman. No i w powietrzu mnie zamroził. Zarąbiście. Coś ja się zamrożę. Okej, przyjąłeś to na klatę ze spokojem. Teraz mój ruch. Dobra, nic nie da. Ten jeszcze się zleczył. Zatrzymaj się, Mora. No chodź. Już po nim. Same lecą. Czyż mogę podnieść końc ten kamień? Mogę. To git. 3-3-9. Dobrze. Lecimy dalej. Nie w ten sposób. Ciekawe. Znowu szaman? Już bez przesady może, co? Nie ma się na gdzie schować. Spryciarz. Zatrzymaj się! Póki co żadnego szamana nie widzę. Ono to.
O nie, szaman. Pięknie, pięknie, pięknie. Cofujemy się tam dalej. No nie mogę trafić, no. Dobra, gdzie mój gulasz? Zdychaj. Moglibyśmy już przyjść umi, ale podnieśli się, więc zgincie. Dowódca? O! Chcę być na poziomie. No i słaby dowódca. No właśnie. Więc to jeszcze nie jest dowódca tej kopalni. A co za tym idzie, musimy iść dalej. Bo póki dowódca będzie żył, będą zaciekle stawiać opór. A tak już się wezmą i poddadzą. Rozerwecie na strzępy. O, to hej dowódca. A, znowu ten posrany szaman. Poznaję, jak gadają szamani. Jednakże nie jestem pewny, czy to oni są. Ale być może to oni. Nie. Dobra, leczymy się znowu. Zaciekły ten opór, cholera. Znowu. Dobra, nie żyje. Przeszukujemy dalej, przeszukujemy dalej. Szkielet. No na pewno, już wam mi się przytłukę tyle czasu. O nie. No i będę się tak tłukł w tym całym korytarzu cały czas. Dobra, tak może ich pokonam. Jeszcze jest pełno, cholera. Kurde, fakt, czemu on tak sobie skacze? Nie zgnieciesz. Nie straj się tak z tym. Dobra, przegrał. Mamy znowu, kurde, ja jeśli temu będę miał, będę multi. Kurde, będę milionerem, jak to wszystko sprzedam. Kruszwaruk, ile tego tego jest, kurde. Zatrzymaj się, Moran. Fuck, nie trafiłem.
zabrali. Jest, w końcu cicho dowódca. Kurde. Ułożajmy lepiej. Zaraz będę martwy. Tak, to jest dowódca kopalni. Co on tu ma? Pancerz z rudy. Patrzcie, patrzcie. A wygląda nie inaczej jak zbroja magnatów z Gothica 2. Taką daje teksturę, jak widzimy. Już mogli dać tą zbroję z rudy z tego, z Gothica 1, ale niech będzie. Bo nie sądzę, żeby to była unikatowa zbroja. Jak nas wskazuje z rudy. Źle pomyśleli z tym. Może kiedyś to naprawią. No co tu jeszcze? Już powinni padać, no. Wód? Kapitulujcie, no. O, ktoś już idzie. O, leciał. Tu dalej jeszcze chce zginąć. Ruski ork. No, gin! Poddawajcie się już szybciej, poddawajcie się, no szybciej, szybciej. Yes! Kopalnia wyzwolona. Dobra, możemy chodzić tego do tych wojowników. Mam nadzieję, że tylko przeżyli, nie zginęli. Potem jeszcze wrócimy do kopalni. Może zdążymy. No jak widzimy, wygraliśmy. Tylko oni o dziwo będą uciekać tamtym drugim wejściem, więc trochę to bez sensu jest, bo wtedy już zginą w ogóle. Orkowie im tak nie podarują. No, jakąś ciekawą kotlinkę widzimy. Widzimy. Dobra, wracamy tam. Mord. Nie ma już opcji żadnej? Lul. W sumie należy do klanu, więc czemu nie? Gdzie reszta? Tu stoją. To było niesamowite. Pokazaliśmy tym orkom, kto tu rządzi. Jestem pod wrażeniem. Dzięki. Wracaj do domu, kolego. No. No nic tego nic nie gada. Dziwne. Dobra, teleportnijmy się do klanu w każdym razie Młota. Tam jeszcze sobie pójdziemy tą drugą ścieżką tam od góry. Więc będzie bliżej. Ja to mnie przeniosło, cholera. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Ktoś tu wybiega? Nie. To już koniec. Żartujesz sobie? Ciekawe, gdzie jest ten Thorald. On chyba tutaj stał, z tego co pamiętam. O, chyba tam jest. O, jeszcze raz znowu idź za nami. Gdyby to było takie łatwe. Dobra, wchodzimy jeszcze tędy. Tu jeszcze powinny gdzieś leżeć te topory orków, jak uciekali. O, same tutaj biegną nawet. Jeśli on tak będzie cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. A ciekawe. Jeszcze nie mam reputacji całej? W klanie Młota, lol. Dziwne trochę jest, ale no zobaczmy co to jeszcze zostało. Nie widzę tutaj tych mieczy ich. Coś tu jest nie tak. Mocno nie tak. Zaraz pewnie ktoś z nich jeszcze wpadnie do wulkanu. W
Dobra, co tu jeszcze mamy? Ciekawe, czy temu piecowi dali jakąś nowe zdolności. Bo mi się wydaje, że chyba, że coś tam jeszcze można nowego teraz przetapiać. Zobaczymy tam. Być może nawet czystą rudę. Bo nie jestem pewny, trzeba to sprawdzić. Dobra, jest piec. Jest nawet kowadło. Piec na rudę. 100 bryłki rudy. A, żelazo. No dobra, więc nic z tego. Teleportnijmy się jeszcze raz. Gdzie to jest? Gdzie ten szajs jest? Dobra. Porozmawiamy tam jeszcze sporo o tymi wojownikami i będziemy kończyć już tego let's playa. Jeszcze będzie jednakże jeden odcinek. Za jakieś 2 godzinki nagram. Pomyśl o tym. Nieustraszony. Dobra, gdzie jest tylko Reto? Ta sprawa z kopalnią, naprawdę dobra robota. I co to zmienia? Pomóż Stjalfem, odpowiadam ci wynagrodzi. Tak zrobię, a ile mam reputacji tak w ogóle? Narczyków mi wskoczyła? Tak, już mamy... O lol. Mamy już ponad. Oni nadal nie są do mnie przejście, tylko nastawieni. Dobra, klan Młota. Ile tu jest? 64, to jeszcze brakuje nam 11. To jeszcze będzie parę questów trzeba zrobić. No to wychodzi. Dobra, ale chodźmy do tego póki co. Fialfa. Przy okazji da nam klucz do swojej skrzyni. Nie będzie mogli ją sobie otworzyć normalnie już na lajcie. O cholera. I to już będzie tam ostatnia skrzynka z bronią. Tworzymy wszystkie 40 skrzyń. Chyba, że ich było więcej. No dobra. Mniejsza z tym, w każdym razie to już ostatnia, bo ostatnia jest gniew Inosa. Fialf sobie tutaj siedzi. Słyszałem o twoich czynach mających na celu oswobodzenie kopalni. Dobra robota. Będę coś z tego mieć? Proszę, złoto przechowujemy w tym kufrze. Weź sobie. Twoi ludzie są już w kopalni? Tak, jednak zajmie się to trochę czasu. Orkowie narobili tam niezłego bałaganu. Ci drani nie oszczędzili nawet zapasów rudy i wrzucili je do lawy. Wygląda na to, że nigdy nie chcieli sami przetapiać rudy. Według tego listu Xardas chciał zdobyć piec na rudę. Jeśli gdziekolwiek dostanę go w swoje łapy, traktuję go przetapiarką rudy. Co to za list, o którym mówiłeś? Wygląda na bezpośredni rozkaz od Xardasa, przynajmniej tak wynika z podpisu na dole. Od dawna miałeś ten zwój? To moi ludzie znaleźli ten list Częsny rozkaz. W jaki sposób twoi ludzie znaleźli? Wydaje mi się, że Xardas przyznał honor okowym szamanom. Znaliśmy 2 zwoje pokryte czarnymi znakami. Wątpię, żeby ktoś tutaj będzie w stanie powiedzieć, co to znaczą. Przynajmniej ja nie mogę. Magia to nie moja działka. Rozumiem, mogę przyjść tym zwojem? Im szybciej, tym znikniemy, jak weź obadwa zwoje. O, armia ciemności. Zwoje, które mówi do przywołania umarłych. Nie chcę wiedzieć, gdzie zdobyłeś tę wiedzę, ale zaklinam cię. Nie waż mi się przyrazić tutaj. Nie waż się, na pewno tego nie zrobię. Sama myśl o szamanach atakujących mój klan nie umarł mi, ohyda. Nie masz przypadkiem czegoś innego do roboty? Wszystko idzie zgodnie z planem. Wystarczająco już wspomogłeś nasz klan. Jesteśmy twoimi wielkimi dłużnikami. Okej, dzięki. Otwórzmy kofelty Alfa. Tak, i mam tutaj gniew Inosa, jak już wspominałem. Zaostrzony ma 200 obrażeń. Oj, smoczy jaja nawet, jest 2000. No dobra, więc ludzie, w tym odcinku to wszystko. Ja się będę z wami żegnał, ewentualnie tu już coś mam do zrobienia, dobra. Z tego co pamiętam, to jeszcze było... Jakbyśmy nie mieli dość... Zadanie u tych kowali. Coś z tym przetapiaczem. No zobaczmy, co to jest. Ale nie, już jeszcze nic nie zdążę zrobić. Dobra, w tym odcinku będzie wszystko, się z wami żegnam. Kolejny odcinek będzie wieczorem. Tam sobie już dokończymy tę reputację. Ja się z wami żegnam. To tyle, więc cześć.